Mamy rok 2004, miejscowość Craig, Alaska. Jest to taka mała miejscowość, gdzie wszyscy tak naprawdę wszystkich znają, gdzie jeśli pojawia się jakaś plotka albo ważna informacja, to ona bardzo szybko się rozprzestrzenia. Każdy coś o kimś wie, coś o kimś słyszał, ale ludzie raczej trzymają się tutaj razem. Tworzą różne przyjaźnie, ale też jest to taka miejscowość, gdzie przestępczość jest względnie niska, jeśli można tak to określić, ponieważ no, nie ma tam aż, takiego, aż tak wstrząsających, szokujących zbrodni, jak to się dzieje w różnych innych miejscach. I to tutaj w Craig mieszka rodzina Waterman. Lori oraz Doc tworzą udane małżeństwo, mają dwójkę dzieci, mają syna Jeffa, a także młodszą córkę Rachel. Jeff już z nimi nie mieszka, ponieważ on wyprowadził się z domu, dostał się na studia i mieszka w koledżu. Dlatego też w domu rodzinnym zostaje już tylko trójka z nich, nie czwórka. W domu mieszka właśnie Doc, Lori i Rachel. W Craig Doc oraz Lori byli znanym małżeństwem. Doc był kimś w rodzaju można powiedzieć, że chyba był przedstawicielem handlowym, ale też był dyrektorem lokalnej rady szkoły. Lori natomiast bardzo udzielała się w społeczeństwie, była wielokrotnie wolontariuszką, organizowała różne wydarzenia, a jeżeli chodzi o jej życie zawodowe, to ona była i nie wiem jak to, jak to przetłumaczyć ona była taką nauczycielką, która pracowała z Dziećmi, które wiecie, wymagały takiej specjalnej opieki. Wydaje mi się, że ona pracowała po prostu gdzieś tam z dziećmi i młodzieżą, czy może niepełnosprawną, czy też która ma jakieś problemy w nauce. Więc ona głównie, no, głównie pomagała innym, tak naprawdę przez cały czas. Rachel miała wówczas 15 lat. I była bardzo aktywna, aktywna sportowo, ponieważ grała w siatkówkę. To była jej taka duża pasja. Brała udział w różnych zawodach, jeździła na mecze i bardzo kochała ten sport. Co ciekawe, dziewczyna prowadziła też swojego bloga, w którym opisywała swoje życie. Generalnie tytuł jej bloga to My Crappy Life, który to możemy przetłumaczyć jako moje. Główniane, beznadziejne życie. I z tych wpisów z tamtego czasu wynikało, że Rachel nie za bardzo podoba się życie w kraju, że nie ma tam co robić, że jest znudzona. No i generalnie wydawała się trochę smutna, trochę rozgoryczona, ale też wstawiała tam swoje różne jakieś wiersze, przemyślenia, sentencje. To było takie miejsce, gdzie mogła się. No, tak kreatywnie wyżyć, um, pisać o swoich emocjach i tak dalej, i tak dalej. Mamy połowę listopada. 13 listopada rozpoczyna się weekend, i tutaj um, tym razem Rachel ma wyjazd. Wyjeżdża na mecz siatkówki do Anchorage, jeżeli. Dobrze wymawiam nazwę tej miejscowości, mam nadzieję, że tak. Natomiast DOC również wyjeżdża na weekend, ponieważ ma gdzieś tam jakieś ważne spotkanie. Wydaje mi się, że były to sprawy biznesowe. No i dlatego też Lori, mama zostaje sama w domu. Ma mieć weekend tylko dla siebie. Dokoraz Rochelle wracają po weekendzie do domu. Wchodzą do środka, rozpakowują gdzieś tam swoje rzeczy, krzątają się po domu. No ale Lori nie ma. Nie ma też jej samochodu, ponieważ zawsze stał na podjeździe, tym razem go nie było. No, ale początkowo Dok myśli sobie, że prawdopodobnie jego żona umówiła się gdzieś tam z koleżankami, ze znajomymi i, i po prostu pojechała się z nimi spotkać i że na pewno niedługo wróci. Dok zauważył, że łóżko w ich sypialni nie było pościelone, co wydało mu się trochę dziwne, ponieważ Lori akurat zawsze ścieliła łóżko rano, jak wstawała, a zwłaszcza robiła to, kiedy właśnie miała gdzieś wyjść z domu do pracy czy, czy gdzieś się z kimś umówiła. Po prostu to był taki element, nieodłączny element jej rutyny. Łóżko zawsze musiało być pościelone. I tutaj no, doka to delikatnie zaskoczyło. Dodatkowo w kuchni na dole stała otwarta butelka wina i tam jeszcze nie wiem czy tam jeszcze było trochę tego wina, chyba jakaś taka dosłownie resztka. Co również nie było typowe, ponieważ Lori w ogóle absolutnie nie piła alkoholu i jakby nie było to w jej zwyczaju, żeby Wieczorem usiąść sobie, zwłaszcza samej, kiedy była sama w domu, żeby wyjąć sobie butelkę wina i całą ją wypić. Mija trochę czasu, kobieta dalej nie wraca, nie odbiera telefonów, nie odpisuje na wiadomości, no więc DOC zaczyna się martwić. Nie widział żony cały weekend, nie wie co się z nią dzieje. Postanawia więc zadzwonić do jej przyjaciół. Oczywiście Doc i Rochelle wrócili w niedzielę, natomiast Lori miała mieć w sobotę po południu, bardziej nawet tak pod wieczór, wydarzenie, dlatego że wraz z przyjaciółmi oni organizowali i też brali udział w takim obiedzie, w takim evencie dla członków Chamber of Commerce, czyli wydaje mi się, że dla członków... Jakiejś e, izby handlowej, lokalnej, być może. E, no i generalnie m, Lori była na tym wydarzeniu. Była widziana przez swoich przyjaciół, przez swoich znajomych. W związku z tym. E, Dok oczywiście do nich zadzwonił i oni potwierdzili jej uczestnictwo. Potwierdzili, że była obecna na tym evencie, ale że od tej pory, od tego obiadu, nie mieli z nią już kontaktu, że już po tym, po wyjściu. Z tego wydarzenia Lori już się do nich nie odezwała. Dok już tak się zestresował i zdenerwował, że postanowił zgłosić zaginięcie Lori na policję. Policjanci przyjechali do niego do domu. W ogóle znajomi Lori wysłali, czy też pokazali zdjęcia, w co Lori była ubrana w sobotę wieczorem. No i okazuje się, że te ubrania, które to miała na sobie podczas tego wydarzenia, znajdują się w domu, w sypialni, co oczywiście wskazywało na to, że Lori z tej imprezy, z tego eventu, musiała do domu dotrzeć. No bo na początku były takie przepuszczenia, że być może w drodze do domu jej się coś stało albo miało jakiś wypadek. Albo jeszcze coś innego, no ale tutaj, skoro te ubrania znajdowały się w domu, to policjanci wiedzieli już, że coś musiało się stać później. Przeszukali dokładnie dom, znaleźli kilka ciekawych, interesujących, podejrzanych, nawet śladów. Ponieważ znaleźli w którymś pomieszczeniu na podłodze gumową rękawiczkę, jakieś takie fragmenty, jakby tkaniny, co gdzieś w którymś źródle czytałam albo słyszałam, że, że mogły pochodzić z jakiejś liny albo czegoś takiego. No i znaleźli gdzieś tam jeszcze ślad buta, który nie pasował do, do tych butów, które nosiła rodzina. Po jakimś czasie, po przeszukaniu domu rodziny Waterman, służby otrzymały telefon dosyć taki alarmujący, o tym, że myśliwy zgłosił, że w takim bardziej odludnym, zalesionym terenie, gdzieś tam na uboczu drogi, odnalazł płonący samochód, który do tej pory, do tej pory się palił, że był to van i ten myśliwy miał takie podejrzenia, że w środku być może znajdowały się mm, szczątki. Samochód ten został znaleziony przy Lodging Road. Śledczy natychmiast pojawiają się na miejscu zdarzenia, z samochodu jeszcze się unosi dym i od razu stwierdzają, że ten pożar był mega intensywny, ponieważ Ogień roztopił tablicę rejestracyjną, więc nie daje się tak od razu odczytać numerów. Był to biały van, a tak jak wcześniej mówiłam, Lori, samochód gdzieś zaginął. Lori również jeździła takim vanem. No ale w pierwszej chwili oczywiście trudno było powiedzieć, do kogo to auto należy. W środku faktycznie znajdowały się zwłoki. I wyglądało to początkowo na nieszczęśliwy wypadek. Wyglądało to tak, jakby ktoś po prostu stracił panowanie nad pojazdem, zjechał gdzieś tam na pobocze i rozbił się. Ale bardzo szybko policjantom zapaliło się kilka czerwonych lampek, ponieważ po pierwsze zwłoki znajdowały się z tyłu, na tylnym siedzeniu. Do tego, po różnych analizach, wszystko wskazywało na to, że ktoś celowo ten samochód podpalił. Było to po prostu podpalenie. Śledczy skontaktowali się z mężem zaginionej i poinformowali go o tym, jaka jest sytuacja. No oczywiście nie wyglądało to dobrze, absolutnie nie wyglądało to dobrze. No i od razu wszyscy byli bardzo przygnębieni i zmartwieni, chociaż DOK jeszcze próbował. Mieć jakąś nadzieję, i um, stwierdził, że nie będzie się jeszcze martwił na zapas, dopóki nie dostanie oficjalnego potwierdzenia, że ten van faktycznie należał do Lory i że um, zwłoki należą do um, jego żony. E, następnego dnia Rachel poszła normalnie do szkoły. E, nie wyglądała tam na jakąś bardzo przygnębioną. E, Mówiła, że być może jej matka brała udział w jakimś wypadku samochodowym i umarła, ale że nie wiadomo tak naprawdę jeszcze, do kogo należy ten wali czy to ona, czy nie. Ale jakby jej znajomi później mówili, że no jakaś bardzo roztrzęsiona tego dnia nie była. Ale w poniedziałek, już właśnie wtedy, kiedy Ruszella poszła do szkoły, pojawia się nowa informacja w sprawie, dlatego, że mówiłam już wcześniej, że tablica rejestracyjna się stopiła, ale śledczym udało się odnaleźć numer win samochodu no i na podstawie tego numeru udało im się ustalić, że niestety, ale faktycznie ten biały van należał do Lori. Policjanci chcieli oczywiście oficjalnie przekazać te informacje zarówno dokowi, jak i córce Lori. Dlatego też tata chrzestny, Rachel, postanowił tego dnia odebrać ją wcześniej ze szkoły. Rachel czekała już tam w gabinecie dyrektora, ponieważ on został poinformowany o całej tej sprawie. No i właśnie tata chrzestny przychodzi po Rachel do szkoły. Mówi Rachel, że musimy iść, że sytuacja jest bardzo poważna i że musi być teraz w domu wraz ze swoim tatą. Rachel odpowiada w tamtym momencie, że ona nie może iść do domu, ponieważ zadzwoniła do Jasona i ona pójdzie dopiero wtedy, kiedy on się pojawi, że na niego czeka. Okazuje się, że Jason to chłopak, z którym się już od jakiegoś czasu spotykała. Co ciekawe, Jason jest sporo starszy od Rachel, ponieważ no, Rachel miała w tamtym momencie 15 lat, Jason 24. No i w końcu faktycznie ten Jason w szkole się pojawiam przytura. Rachel mówi, że będzie dla niej, że będzie się nią opiekował. No i w momencie kiedy tata chrzestny Rachel mówi, że spokojnie, teraz idziemy my we dwójkę do domu, że to jest sprawa rodzinna. To Jason mówi, że on i tak przyjedzie do nich do domu. No i faktycznie tak robi, natomiast policjanci go do środka nie wpuszczają, ponieważ chcą przekazać te Przykrą wiadomość jedynie w obecności Doka i Rachel. Jason był tam w tamtym momencie absolutnie niepotrzebny i trochę tworzył taki sztuczny tłum, można tak powiedzieć. Policjanci informują o tym, że Van należał do Lori. Natomiast nie ma oczywiście jeszcze potwierdzenia, że to ciało należy również do Lori, bo nie przyszły jeszcze wyniki sekcji zwłok. Na razie wiedzą tylko o tym, że na pewno to był jej samochód. Dok reaguje na to wszystko z dużą taką dozą spokoju, i przez to śledczy od razu jakby biorą go na celownik, i wydaje im się to podejrzane, że w takiej sytuacji zachowuje się. Raczej spokojnie i trzyma swoje emocje na wodzy, ale jak się później okazało, Doc był w wojsku. Był nawet na misji, chyba w Wietnamie, z tego co pamiętam. Więc generalnie on potrafił w takich stresowych sytuacjach niesiać paniki i no, kontrolować te swoje emocje. I sam mówił, że ma jeszcze nadzieję, że. Jakimś cudem to ciało, które zostało odnalezione, mimo wszystko nie należy do jego żony, że po prostu będzie czekał, aż przyjdą te oficjalne wyniki sekcji zwłok. No i tutaj policjanci, tak jak mówiłam, myślą, że jak to w takich sprawach, podejrzany jest mąż, dlatego też postanawiają doka prześwietlić. Sprawdzić, gdzie on był w ten weekend, czy faktycznie się pojawił na tym spotkaniu biznesowym. Gdzieś usłyszeli, gdzieś pojawiły się jakieś takie plotki, że być może dok miał jakiś romans i, i po prostu no, przeszkadzała mu żona w tej relacji, może dlatego postanowił ją zabić, dlatego że tutaj już. Policjanci myśleli i mówili o, o zabójstwie, a nie o jakimś tam nieszczęśliwym wypadku, ponieważ wszystko wskazywało na to, że doszło tutaj właśnie do morderstwa. No i zaczęli prześwietlać tam jego telefon, jego billingi itd., tak itd., tak ale szybko wykluczyli doka. Okazało się, że jest, no można powiedzieć, czysty jak łza i nie mógł mieć nic wspólnego ze śmiercią swojej żony, zwłaszcza, że też znajomi i przyjaciele mówili, że oni naprawdę się kochali, że byli naprawdę zgranym małżeństwem i udanym i byli tacy bardzo rodzinni, nie mieli jakichś tam konfliktów między sobą, nie kłócili się. No i wyszło na to, że no prawdopodobnie to nie Dok zabił Lori Waterman. Policjanci więc no, szukają dalej i też postanawiają się bardziej zagłębić w te relacje rodzinne, i teraz myślą sobie o tym, czy to może Rachel miała coś z tym wspólnego. Postanawiają więc trochę więcej się o niej dowiedzieć, dowiadują się o tym blogu. Które dziewczyna prowadzi, o tych różnych wpisach na blogu. Okazuje się także, że rodzice mieli trochę problemów z córką, ponieważ w ostatnim czasie właśnie Rachel spotykała się z, ze starszymi od siebie chłopakami, i szczególnie jej mamie no, bardzo się to nie podobało, i nie chciała, żeby Rachel spotykała się. No już tak naprawdę z dorosłymi mężczyznami. Sama miała zaledwie 15 lat, a spotykała się z 24-25 latkami. Podobno też jej mama twierdziła, że jest to takie dosyć szemrane towarzystwo. Oni dużo imprezowali, dużo pili, palili też trawkę, i w ogóle no, jej mama uważała, że sprowadzają Rachel na złą drogę, że ona jest jeszcze bardzo młoda. Że jest od nich zależna, że chce się, wiecie, tak przypodobać grupie i robi też te wszystkie rzeczy, których później może będzie żałować. No i generalnie się o nią martwiła. Nie chciała, żeby swój wolny czas spędzała w ten sposób. Chciała, żeby bardziej się zajęła nauką niż właśnie tymi chłopakami, którym. No, nie ufała i nie wiedziała, jakie tak naprawdę mają w stosunku do niej zamiary i jak oni ją tak, tak naprawdę traktują. Jej znajomi zresztą też mówią o tym, że no, ta relacja Rachel z mamą nie była za dobra. I niedługo później przychodzą wyniki sekcji zwłok. Niestety okazuje się, że ciało należy do Lori Waterman. Wszyscy byli w ciężkim szoku. Całe miasto tak naprawdę o tym huczało. Nikt się czegoś takiego nie spodziewał. Zwłaszcza, że Lori była taką osobą ciepłą, dobrą. Ludzie się o niej wypowiadali w bardzo miły sposób. Była po prostu lubiana. Była też całkiem popularna. No, i to naprawdę wzbudziło, wywołało w lokalnej społeczności silne emocje. Policjanci postanowili też przesłuchać Rachel. No i podczas tego przesłuchania pytają ją o tą relację z matką. Ona początkowo mówi, że była całkiem dobra, że rozmawiały ze sobą prawie codziennie, że. Na przykład w porównaniu do jej znajomych i, i ich relacji z rodzicami, no to, że jej była naprawdę mm, taka poprawna, że żaden z jej znajomych nie, nie gada tak często z rodzicami jak ona mm, ze swoją mamą. Ale po jakimś czasie trochę zmienia te narracje, ponieważ. Zaczyna się zwierzać z takich dosyć poważnych rzeczy, ponieważ opowiada, że mama czasami stosowała wobec niej przemoc i opowiada policjantom, że któregoś razu pobiła ją kijem baseballowym, innym razem próbowała ją gdzieś tam zepchnąć ze schodów. No i w ogóle, że ją potrafiła ją uderzyć, i zdarzało jej się to dosyć często. Dlatego też policjanci byli w szoku. No i pytali się jej, jaki miała powód, dlaczego tak robiła. I na to Rachel odpowiadała, że właśnie mama była wściekła na to, że. Spotyka się z tymi starszymi chłopakami, że dużo imprezuje. Rachel głównie spotykała się z tym Jasonem, który to pojawił się od razu w szkole i powiedział, że o nią zadba i żeby się nie martwiła, i tak dalej. Jason miał właśnie 24 lata. Jason początkowo był w wojsku, ale z niego zrezygnował albo go z tego wojska wyrzucili, już nie pamiętam jak to było dokładnie. Natomiast właśnie wtedy, w 2004 roku, Jason pracował jako dozorca w liceum. Co ciekawe, Jason to nie był jedyny chłopak, z którym spotykała się Rachel. Jason miał kolegę Briana, który tam był chyba jego rówieśnikiem i oni też często spotykali się we trójkę. No i Brian miał swój sklep z komputerami i oni w tym sklepie często się spotykali i tam po prostu grali w gry. Generalnie dziewczyna tak poznała Jasona, że zaczęła pracować w tym sklepie komputerowym Briana. No i oni tak się później wspólnie zaczęli spotykać. Co prawda, na początku chyba tam trochę kręciła, można tak powiedzieć, z Brianem, ale później Brian stwierdził, że ona jest dla niego za młoda. No i jakiś czas później ona już tak oficjalnie zaczęła się spotykać. Z Jasonem. Co prawda, właśnie na początku oni tylko ze sobą pisali, tam dzwonili do siebie, a później już się tak zaczęli spotykać no, na żywo, i mimo że starała się to jakoś tam ukrywać przed rodzicami, to oni i tak się domyślali i wiedzieli o co tu chodzi, no i oczywiście im się to nie podobało, nie podobał im się ten związek. Jason był podobno bardzo zakochany w Rachel i mówił, że zrobiłby dla niej absolutnie wszystko i obroniłby ją za wszelką cenę, i tak naprawdę świata poza nią nie widział. Podczas przesłuchania Rachel została zapytana o to, czy miała jakiś kontakt seksualny albo z jednym, albo z drugim chłopakiem, albo może i z tym, i z tym, na co odpowiedziała, że absolutnie nie, że tak nie było. Po czym została zapytana o to, no to dlaczego w takim razie jeden i drugi zeznał, że, że uprawiali seks? Na co z kolei Rachel odpowiedziała, że oni tak mówią, żeby podbić sobie swoje męskie ego. Coś takiego powiedziała, że to nie jest prawda, że oni tylko chcą zbustować swoje ego. W końcu jednak po jakimś czasie przyznała się, że był pomiędzy nimi jakiś tam kontakt, Fizyczny. Tutaj, kiedy pojawia się obraz szaleńczo zakochanego chłopaka, który mówił, że zrobiłby dla Rachel wszystko, kiedy policjanci dowiadują się o tym, że Rachel była taka nieszczęśliwa, mówiła, że matka ją biła, no to ośledczy zaczynają mieć podejrzenia, że być może ta dwójka chłopaków, może to oni. Mieli właśnie jakiś związek z zabójstwem Lori. Policjanci postanawiają wyłożyć kawę na ławę, idą do Jasona i mówią wprost, że to on zabił Lori, i mówią, żeby się przyznał do tego, że oni wiedzą, że na pewno Jason i, i Brian mają z tym coś wspólnego. Jason zaprzecza, mówi, że cały weekend. Spędził z Brianem, że generalnie oni cały wieczór i całą noc oglądali jakieś tam filmy i że Brian został u niego na noc, więc oni nigdzie nie wychodzili no i nic Lori nie zrobili. Z kolei Brian powiedział, że, że spędzał właśnie ten weekend z Jasonem, również mówił o tym, że oglądali filmy, ale powiedział, że w nocy. Z soboty na niedzielę. On jednak wrócił do siebie spać, że nie spał u Jasona, tylko u siebie w domu. Także tutaj delikatnie te ich wersje wydarzeń się rozjeżdżały. No i nie było nikogo, kto mógłby potwierdzić to, że tak właśnie było. No i słuchajcie teraz tego. Następnego dnia Jason dzwoni na policję, jest zdenerwowany i mówi o tym, że właśnie gdzieś tam na parkingu został zaatakowany przez jakiegoś tajemniczego mężczyznę, który był ubrany w czarną bluzę. No i ten mężczyzna go zaatakował, gdzieś tam pobił, poszarpał i powiedział, że ma się odczepić od Rachel i zostawić ją w spokoju. Jason miał na szyi zadrapania, ale co ciekawe nie było jakichś świadków, którzy mogliby, którzy mogliby potwierdzić, że faktycznie do czegoś takiego doszło. W ogóle ta rana wyglądała trochę na taką, tak jakby on ją sobie sam zadał, jakby sam się gdzieś tam podrapał. No i policjanci nie wierzą w całą tą sprawę z atakiem. Pytają się go, dlaczego kłamie, dlaczego szukuje i próbuje tutaj tak jakby sprawić, zrzucić podejrzenia na kogoś innego, na jakiegoś tajemniczego osobnika, który go zaatakował i że to być może ten człowiek ma gdzieś tam związek ze śmiercią Lori i z tym wszystkim, co się stało. Tak jakby chciał odwrócić uwagę śledczych i sprawić, żeby no, spojrzeli na tę sprawę trochę inaczej żeby ten Jason jednak nie był tym głównym podejrzanym. W końcu po jakimś czasie Jason pęka i mówi o tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że to Brian zamordował Lori, że to on tego dokonał. Ale tak jakby mm, wyciera sobie ręce i mówi o tym, że on wiedział, że Brian zamordował Lori, natomiast Jason nie miał z tym nic wspólnego, on jej nic nie zrobił, on tylko miał być kierowcą i miał, i miał Briana podwieźć pod jej dom. Chłopak zaczyna współpracować z policją i zgadza się też na to, żeby um, ci założyli mu podsłuch, no i żeby ten um, mógł przez to nagrać Briana i jakoś tak przyłapać go na gorącym uczynku jak przyznaje się do winy. Policjanci chcieli mieć e, oczywiście taki czysty, konkretny dowód, że to Brian zamordował Lori. Jason spotyka się z Brianem i faktycznie podczas tej rozmowy wychodzi na jaw, że to Brian zrobił Lori krzywdę. E, Brian prosi Jasona, żeby ten zawiózł go do jego domu rodzinnego, gdzie e, mówi swoim rodzicom o to, że jest podejrzany w sprawie tego zabójstwa, i że no, policjanci coś na niego mają, że to było, takie, to było takie wyznanie, albo można powiedzieć, że można powiedzieć, że swego rodzaju pożegnanie z rodzicami. Brian mówi o tym, że sam się wywodzi z takiego dosyć przemocowego domu, i że on chciał po prostu obronić Rachel przed jej matką. Co się okazuje? Okazuje się, że Lori wróciła do domu jakoś po 21.30, ponieważ jakoś w tych godzinach mniej więcej skończyło się to, to spotkanie, ten event. Wróciła do domu i położyła się spać. Jason przyjechał z Brianem pod dom rodziny Waterman. Nie wiedzieli, bo to Brian nie wiedział, jak on ma się dostać do środka, ponieważ nigdzie nie było jakiegoś ukrytego klucza, wiecie, pod toniczką. Nie miał pojęcia, jak wejść do środka. Drzwi były zamknięte. No i teraz wykazał się chyba takim dużym sprytem, ponieważ on miał dosyć długie ręce i tam u nich w domu było takie wejście, Niby dla kota, taka dziura, taka, taki wiecie, prostokąt wejście dla, dla kota, czy też dla psa. Ja nie wiem, jakie oni tam mieli. Zwierzęta I on jakimś sposobem, nie wiem, jak on to do końca zrobił, ale udało mu się summa summarum, słuchajcie, otworzyć te drzwi od środka, i normalnie wszedł do domu. Lori nie wiedział za bardzo, co ma zrobić. Gdzieś tam świeciło się światło. Bał się, że zostanie nakryty i że ten e, plan się nie powiedzie. Natomiast e, no, udał się na górę i zastał Lori w łóżku. Lori e, już spała. No i teraz chyba najgorsza część, ponieważ Brian zaszedł ją od tyłu. Złapał ją, chwycił, przygniótł ją kolanem w taki sposób, żeby nie mogła się ruszyć. Lori zaczęła krzyczeć, szarpać się, płakać, była przerażona, nie wiedziała, co się dzieje. No i ten ją w końcu zakneblował, bo chyba wystraszył się, że być może nie wiem, sąsiedzi ją usłyszą, albo że ktoś coś zacznie podejrzewać. Następnie sprowadził Lori na dół. I wziął od niej kluczyki do jej samochodu. Zobaczył też, że właśnie w kuchni stoi butelka z winem i nakazał Lori ją całą wypić. No a przez to, że Lori nie pijała tak naprawdę alkoholu, to bardzo szybko się. Upiła, a Brian powiedział, że jeżeli będzie robić to, co on jej każe, to no może nic się jej nie stanie. Więc no kobieta była tak przerażona, że po prostu robiła wszystko to, co on jej kazał. Wypiła to wino, co sprawiło, że no była taka bardzo zakręcona, chwiała się na nogach. Wtedy Brian postanowił wyprowadzić ją z domu i zaprowadził ją do jej samochodu, gdzie ją tak no, prawie, że praktycznie, że rzucił na, na tył, na tylne siedzenie samochodu i odjechał, a udał się w stronę tego lodging road, tam do tego opuszczonego, takiego zalesionego terenu, gdzie uwaga, miał na niego czekać Jason. Brian kilkukrotnie próbuje skręcić Lori Kark, ale mu to nie wychodzi. Jest to straszne. Lori jest oczywiście cały czas przytomna i no, kojarzy co się dzieje. Jest w szoku i e, nie wie, dlaczego oni tak naprawdę jej to robią. E, wtedy Brian mówi jej, że już nigdy nie zobaczy ani nie usłyszy e, swojej córki Rachel. E, nie udaje mu się skręcić karku więc postanawia udusić Lori. No i to mu się udaje. Wtedy Brian i Jason, żeby zakryć, zatuszować ślady, postanawiają podpalić samochód, no i odjeżdżają z miejsca zdarzenia. Mieli to tak właśnie upozorować, żeby to wszystko wyglądało na jakiś nieszczęśliwy wypadek samochodowy, że ktoś pod wpływem alkoholu prowadził i Zjechał z drogi, i, i stało się coś takiego. Brian zostaje aresztowany 18 lipca 2004 roku, czyli w sumie no, tydzień po, po zgłoszeniu zaginięcia Lori przez Doka. Czyli generalnie dosyć, wydaje się, że dosyć szybko udało się rozwiązać tę zagadkę, ponieważ no, z innych spraw kryminalnych pewnie już też słyszeliście, że czasami dojście do, do prawdy, czy też w ogóle znalezienie podejrzanego, trwa latami. A tutaj udało się to w miarę sprawnie rozwiązać. Brian trafia do aresztu, a co ciekawe, Jason wymiguje się, gdzieś tam umniejsza swojej winie ale już dzień później również trafia w końcu do aresztu no i policjanci są też ciekawi jaki związek i czy ma coś z tym wspólnego również córka Lori Rochelle czy na przykład nie było to tak, że może ona ich namówiła albo gdzieś tam podpuściła do tego, żeby zabili jej matkę skoro ona potrafiła wywrzeć na nich taki wpływ i byli w niej tacy Zakochani, to czy przypadkiem ona ich gdzieś tam nie, nie zmanipulowała i, i nie, nie podpuściła, nie zmusiła do tego, żeby oni pozbyli się jej mamy. Rachel mówi podczas przesłuchania o tym, że no może zdarzyło jej się narzekać na swoją mamę albo że powiedziała. Jakieś takie głupie zdanie, że wolałaby, żeby jej mamy nie było, że zdarzyło jej się coś takiego powiedzieć, na co Brian się zapytał: Czy to znaczy, że wolałabyś, żeby twoja mama nie żyła? A ona odpowiedziała na to, że nie wie. Ale tutaj mówi, że podobno nigdy nie chciała, żeby oni zrobili coś złego jej mamie. W końcu Rachel też zostaje aresztowana. Wyroki w tej sprawie są następujące. W czerwcu 2005 roku Brian zostaje skazany za morderstwo pierwszego stopnia na, uwaga, 99 lat. 99 lat pozbawienia wolności, czyli w sumie na dożywocie. Natomiast jeżeli chodzi o Jasona, to Jason zostaje skazany na lat 55. Czyli teoretycznie jak wyjdzie to będzie miał około coś około 80. No chyba, że ja nie wiem czy tam on ma jakąś możliwość ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Rachel zostaje uniewinniona. Co ciekawe, natomiast w 2011 roku dochodzi do kolejnego procesu przeciwko Rachel, i w tym procesie już dziewczyna zostaje skazana na 3 lata pozbawienia wolności. W ogóle no, przeciwko Reszel zeznawali znajomi, mówili o tym, że ona skarżyła się na matkę i itd., tak i tak dalej. Też brian opowiadał o tym, jak ona się skarżyła na tą relację, że mama jest wobec niej przemocowa. Była więzienia i Słuchajcie, ten jej blog dalej istnieje. Dzisiaj nawet sobie go przeglądałam, i tam jest takie archiwum, i można dotrzeć do postów, chyba aż z 2007 roku. Właśnie nie da się tam chyba przeskoczyć jeszcze, jeszcze dalej, w sensie, jeszcze wcześniej tam do tego 2004, ale widziałam, że chyba jest dostępne archiwum e, aż od tego roku do 2007 roku. I ona tak w miarę regularnie coś tam sobie pisała i dodawała. I generalnie też widziałam jej posty w momencie, kiedy trwał ten jej proces, jak to się skarżyła, jak to wszystko wygląda, i też ludzie jej pisali, że właśnie dużo tam było komentarzy pod tymi postami, że zabiła swoją matkę, że sama do tego doprowadziła, że tak naprawdę jest morderczynią, że co prawda ona tego fizycznie nie zrobiła, ale pociągała za sznurki. No i ogólnie wiele osób w tej sprawie jest zdania, że miała w tym swój udział, że to ona tak naprawdę tak wpłynęła na chłopaków i to przez to oni dokonali tej makabrycznej zbrodni. Że po prostu tak na nich oddziaływała. Po tym, jak wyszła z więzienia, to przeprowadziła się na Florydę. Nie wiem, czy tam dalej mieszka. No i chyba jeszcze w tym roku, ja właśnie nie pamiętam, czy w tym, czy w tamtym roku, jeszcze widziałam, że coś tam na tym blogu swoim pisała. Także jestem ciekawa w sumie, jak wygląda teraz jej życie. Czy jestem ciekawa, czy. Czy ma jakieś relacje z ojcem i ze swoim bratem? Czy, czy oni wierzą w to, że ona jest niewinna, czy też postanowili po czasie się od niej odciąć? Także to mnie tutaj zastanawia. No a jeżeli chodzi o Jasona i Brianon, no to nie dość, że zmarnowali życie Lori, która się spełniała jako matka, spełniała się zawodowo. I, i, I właśnie wszyscy ją lubili i kochali. Zmarnowali życie dokowi, wyrządzili tej rodzinie straszną krzywdę, no a do tego zmarnowali swoje całe życie, ponieważ no, Brian w ogóle nie wyjdzie z więzienia, bo nie dożyje, a Jason wyjdzie, jak już będzie staruszkiem. Więc no. Totalnie, totalnie bez sensu. Dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim i czy według Was Rachel odegrała właśnie tutaj znaczącą rolę w tej sprawie. Do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. Tym razem może ponownie porozmawiamy sobie o jakiejś sprawie kryminalnej z Polski. Także cześć, do usłyszenia.